Na dwa dni przed Wigilią, późnym wieczorem, PiS skierował do Laski Marszałkowskiej projekt nowelizacji kodeksu wyborczego. Projekt ów, jakżeby inaczej, jest projektem poselskim, a to oznacza, że podlega szybkiej ścieżce legislacyjnej. Na marginesie, ten sposób procedowania stał się po 2015 roku standardem wprowadzonym przez rządzące Prawo i Sprawiedliwość. Projekty piszą urzędnicy rządowi, zgłaszają posłowie, debata w Sejmie trwa krótko. Niczego z nikim nie trzeba przy projekcie poselskim konsultować, więc konsultacji społecznych albo po prostu nie ma, albo jeżeli nawet są, to mają charakter pozorny. Tymczasem standardy unijne wymagają, by projekty ustaw były konsultowane. Po prostu tak stanowione prawo jest lepsze i ma silniejszą społeczną akceptację. Dlatego jeden z kamieni milowych w ramach Krajowego Planu Odbudowy przewiduje taką zmianę regulaminu pracy Rady Ministrów oraz regulaminów Sejmu i Senatu, by ukrócić ów legislacyjny fast food. Polska powinna się z tego kamienia milowego wywiązać do końca trzeciego kwartału ubiegłego roku. Rzecz jasna, się nie wywiązała. I tutaj wracamy do noweli kodeksu wyborczego. Właściwie nie powinniśmy być zaskoczeni. Jarosław Kaczyński w trakcie swoich podróży po Polsce wielokrotnie już zapowiadał, że zmiana w prawie wyborczym jest pilną koniecznością. Jakie zmiany proponuje Prawo i Sprawiedliwość w kodeksie wyborczym? Po pierwsze, do tej pory było tak, że stałe obwody głosowania były tworzone od 500 do 4 tysięcy mieszkańców. PiS chce obniżyć tę dolną granicę do 200 mieszkańców, czyli siłą rzeczy obwodowych komisji wyborczych, czyli lokali wyborczych, będzie więcej. Teraz jest ich w kraju 27 tysięcy, będzie o 6 tysięcy więcej, jeżeli to proponowane przez PiS rozwiązanie wejdzie w życie. Procedura będzie wyglądać następująco. Wójtowie i burmistrzowie będą mieli miesiąc na to, by zorientować się, jak wygląda sytuacja na ich terenie, czy są miejscowości, gdzie jest przynajmniej 200 mieszkańców, a nie ma obwodowej komisji wyborczej i będą musieli zgłosić ów fakt komisarzowi wyborczemu. A komisarze wyborczy będą mieli 3 miesiące na to, by ponownie wytyczyć granice obwodowych komisji wyborczych. Po drugie, Prawo i Sprawiedliwość chce zagwarantować, by wyborcy z niepełnosprawnościami oraz wyborcy powyżej 60 roku życia mieli, jeżeli zgłoszą chęć udania się do lokalu i będą mieli taką potrzebę, darmowy transport do tego lokalu wyborczego gwarantowany przez gminę. I jeżeli zgłoszą takie zapotrzebowanie, to gmina powinna właśnie takiego wyborcę, który jest bądź osobą z niepełnosprawnością, bądź właśnie seniorem, do lokalu wyborczego przetransportować. Podobnie w gminach wiejskich albo wiejsko-miejskich, gdzie w niedzielę nie będzie jakiegoś transportu publicznego, albo w ogóle nie ma na tym terenie transportu publicznego, albo na przykład przystanek jest zbyt daleko, powyżej 1,5 kilometra od lokalu wyborczego, to wówczas także gmina będzie miała obowiązek zorganizować transport zbiorowy dla wszystkich chętnych, żeby mogli do tego lokalu wyborczego pojechać. Oczywiście wykluczenie transportowe jest w naszym kraju bardzo poważnym problemem, ale trochę dziwi, że Prawo i Sprawiedliwość chce rozwiązywać ten problem tylko na jedną, jedyną niedzielę wyborczą. Prawdopodobnie jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość, proponując takie, a nie inne rozwiązania, liczy na zwiększenie frekwencji wśród wyborców starszych, wśród seniorów oraz na terenach wiejskich. A zatem na tych terenach i wśród tego segmentu wyborców, w którym to segmencie, na których to terenach, Prawo i Sprawiedliwość cieszy się wyższym poparciem niż ugrupowania opozycyjne. Jednym słowem, Prawo i Sprawiedliwość chce tymi rozwiązaniami zwiększyć frekwencję wśród własnych wyborców, przede wszystkim własnych wyborców, choć oczywiście niewykluczone, że skorzystają na tych rozwiązaniach także ci wyborcy, którzy oddadzą swój głos na ugrupowania opozycyjne. Po trzecie, Prawo i Sprawiedliwość chce zapewnić wynagrodzenie mężom zaufania oraz zwiększyć kompetencje
obserwatorów społecznych. Jeżeli ktoś zostanie obserwatorem społecznym, to będzie mógł rejestrować na przykład kamerą to, co robi obwodowa komisja wyborcza. Być może ten pomysł wiąże się z planami, projektami Prawa i Sprawiedliwości, by stworzyć korpus ochrony wyborów. Jarosław Kaczyński od wielu miesięcy apeluje do swoich sympatyków, wyborców, by angażowali się właśnie na rzecz obrony wyborów przed ewentualnymi nieprawidłowościami, fałszerstwami, manipulacjami. Wzywa ich do takiego czynnego, aktywnego zaangażowania. Teraz ci, którzy będą się chcieli stać obserwatorami społecznymi, będą mieli dzięki tym rozwiązaniom większe możliwości, większe kompetencje. Po czwarte, Prawo i Sprawiedliwość zmienia wymagania dla członków okręgowych komisji wyborczych. Do tej pory było tak, że członkami okręgowych komisji wyborczych mogli być wyłącznie sędziowie. I chodziło oczywiście o to, żeby zapewnić temu organowi niezależność i niezawisłość. Jeżeli proponowane przez PiS zmiany wejdą w życie, to wówczas członkiem okręgowej komisji wyborczej będzie mógł być każdy z wykształceniem prawniczym. W uzasadnieniu do tego projektu Prawo i Sprawiedliwość nie zdradza, nie tłumaczy, czemu służy właśnie taka, a nie inna zmiana. Można się tylko domyślać, że być może chodzi o upolitycznienie procesu wyborczego i o to, by do okręgowych komisji wyborczych mogli trafić prawnicy związani z Prawem i Sprawiedliwością. Po piąte, wreszcie ma się zmienić procedura liczenia głosów. Ma to wyglądać w następujący sposób. Przewodniczący komisji ma okazywać kartę do głosowania wszystkim pozostałym członkom komisji. Mają wspólnie decydować, czy ten głos jest ważny, czy nieważne. Żadnego decydowania, żadnego liczenia w podgrupach zapowiada Prawo i Sprawiedliwość, ale oczywiście wiemy, że taka procedura przeliczania głosów, wspólnego decydowania, czy ten głos jest ważny, czy nieważny, spowoduje wydłużenie tejże procedury liczenia głosów i tym samym opóźni się moment ogłoszenia ostatecznych wyników wyborów. Co może zostać wykorzystane przez Prawo i Sprawiedliwość do tworzenia spiskowych teorii, że oto jakieś nieprawidłowości przy tych wyborach miały miejsce, jeżeli na przykład okaże się, że Prawo i Sprawiedliwość te wybory przegrało. Przypomnę, że była już kiedyś taka sytuacja. To był rok 2014, wówczas rządziła Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, odbywały się wybory samorządowe i podczas tychże wyborów zawiódł system informatyczny zakupiony przez Krajowe Biuro Wyborcze. Trzeba było wszystko liczyć i przesyłać na piechotę, a to oczywiście znacząco wydłużyło czas oczekiwania na ostateczny wynik wyborów. Poznaliśmy ten wynik wyborów dopiero po tygodniu od niedzieli wyborczej. I w ciągu tych 7 dni, a chodziło przecież o zwykłą awarię, sympatycy prawej strony sceny politycznej rozpoczęli okupację siedziby Państwowej Komisji Wyborczej, szerząc spiskowe teorie o jakichś manipulacjach, nieprawidłowościach, fałszerstwach, a politycy Prawa i Sprawiedliwości wprost o te fałszerstwa oskarżali ówcześnie rządzących. Próby manipulowania prawem wyborczym to oczywiście nic nowego. Historia polityczna Polski pełna jest takich przypadków. W 2001 roku, na pół roku przed wyborami parlamentarnymi, rządzące wówczas AWS zmieniło sposób przeliczania głosów na mandaty z metody D'Hondta na metodę Saint-Léger. Metoda D'Hondta dowartościowuje duże ugrupowania, metoda Saint-Léger raczej dowartościowuje średniaków. Było to rozwiązanie obliczone nie na czyjąś korzyść, ale przeciwko komuś, a konkretnie przeciwko Sojuszowi Lewicy Demokratycznej. Wówczas, kiedy ta zmiana była wprowadzana, jasne było, kiedy patrzyło się na sondaże, że Sojusz Lewicy Demokratycznej rośnie w siłę, że idzie po zwycięstwo, że idzie po władzę i po prostu rządząca AWS miała ochotę podstawić sojuszowi nogę. I faktycznie, wskutek wprowadzenia tej zmiany, Sojusz Lewicy Demokratycznej, choć zrobił fantastyczny wynik, 41%, to stracił kilkanaście mandatów podczas przeliczania głosów na mandaty i tym samym nie uzyskał samodzielnej większości w Izbie Parlamentarnej.
niższej. Musiał potem tworzyć koalicję. Natomiast nie zyskała na tym rozwiązaniu rządząca i wprowadzająca to rozwiązanie AWS, ponieważ po 4 latach rządów akcji wyborczej Solidarność Polacy tak serdecznie jej za tę kadencję podziękowali, że nie przekroczyła progu wyborczego i żaden jej z polityków w związku z tym nie dostał się na wiejską, nie zdobył mandatu, łącznie z samym premierem Jerzym Buzkiem. Szok i niedowierzanie. SLD, które było także w 2001 roku tak bardzo upojone tym swoim zwycięstwem i tym fenomenalnym wynikiem, że natychmiast odwróciło tę zmianę, którą wprowadziło AWS, czyli od metody Saint-Léger wróciliśmy do metody Donta, przypomnę, która dowartościowuje największych graczy na rynku wyborczym, tych z najlepszymi wynikami. SLD w 2001 roku roiło sobie bowiem, że ten spektakularny, jak na polskie warunki, wynik może im dać nawet 2 kadencje. Ale od 2003 roku sojusz de facto gnił, był targany wewnętrznymi aferami, czy to Rywinowską, czy to Starachowicką, i do wyborów 2005 roku przystępował cień dawnego sojuszu, zresztą pod nowym sztandarem Lewica i Demokraci. Lid na tej zmianie ostatecznie w 2005 roku stracił kilkanaście mandatów, a kto zyskał na tym rozwiązaniu? Ano partie jeszcze wówczas stosunkowo młode i dopiero budujące swoją pozycję, czyli Platforma Obywatelska oraz Prawo i Sprawiedliwość. Inny przykład, rok 2006. Na 3 miesiące przed wyborami samorządowymi rządzące wówczas Prawo i Sprawiedliwość razem ze swoimi koalicjantami, czyli Ligą Polskich Rodzin oraz Samoobroną, wprowadzili tak zwane blokowanie list. Chodziło o tworzenie grup list i wspólne po wyborach dzielenie mandatów. Zamysł PiS-u był taki, że głosy, które padną na ich mniejszych koalicjantów, mniejszych partnerów, raczej zbudują większość mandatową dla samego Prawa i Sprawiedliwości. Ale stało się inaczej. To Prawo i Sprawiedliwość straciło wiele mandatów, natomiast tamte wybory samorządowe z 2006 roku wygrała Platforma Obywatelska, zblokowana z Polskim Stronnictwem Ludowym. Bardzo często jest tak, że ten, kto manipuluje prawem wyborczym, potem na tych manipulacjach w ostatecznym rozrachunku traci. Kilka lat temu profesor Jarosław Flis sformułował nawet taką regułę nunchako, mówiącą, że ktoś, kto niewprawnie manipuluje prawem wyborczym, podobnie jak ta osoba, która niewprawnie posługuje się nunchako, może sobie nabić poważnego guza. Prawo i Sprawiedliwość chyba jest niepomne istnienia tej zasady, tej reguły, ponieważ dopuściło się już innej manipulacji wyborczej, a mianowicie przesunięcia wyborów samorządowych na wiosnę 2024 roku, bo przypomnę, że według pierwotnego kalendarza wyborczego w tym roku mieliśmy mieć aż 2 elekcje, parlamentarną i samorządową, w niewielkim odstępie czasu jedna od drugiej. PiS pod pretekstem trudności organizacyjnych w przeprowadzeniu jednych i drugich wyborów, wybory samorządowe byłyby pierwsze, parlamentarne drugie, przesunęło te wybory samorządowe o pół roku. Prawdopodobnie dlatego, że wszystkie sondaże dzisiaj wskazują na poważną porażkę wyborczą PiS-u właśnie w wyborach samorządowych i PiS nie chciało dopuścić do takiej sytuacji, że na krótko przed elekcją parlamentarną będzie miało taką porażką samorządową zdecydowanie podcięte skrzydła, a opozycja dostanie wiatr w żagle. Zobaczymy, komu się ta zmiana ostatecznie opłaci. Czy wiosną 2024 roku będzie triumfował PiS, jeżeli chodzi o wybory samorządowe, czy może jednak ugrupowanie opozycyjne. Dodajmy na koniec, że o ważności wyborów decydować będzie Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Jest to izba w całości obsadzona przez neo-KRS, a więc mamy do czynienia z nielegalnymi sędziami. Zresztą 8 listopada 2021 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych nie jest sądem ustanowionym przez prawo. Na dodatek Prawo i Sprawiedliwość przystępuje do tej kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi z olbrzymią przewagą finansową, instytucjonalną i medialną nad ugrupowaniami
opozycyjnymi. Oczywiście PiS nie zawaha się tych wszystkich przewag wykorzystać. Teraz do tych przewag może dojść także nowela kodeksu wyborczego, pod warunkiem oczywiście, że projekt zgłoszony przez PiS do laski marszałkowskiej zostanie przez Sejm i Senat przyjęty, a przez prezydenta podpisany.